Witam serdecznie wszystkich, Julia Czykowska i Ted z tej strony. Moi drodzy, pisaliście mi, że dość ciekawa lekcja, historia o przygodach Freda, więc stwierdziłam, że nagram jeszcze jeden filmik pod tytułem Przygody Freda 2. Więc tak, zaczniemy. Kupiłam właśnie Freda w hodowli, hodowla cerosplitnych i pierwsze zdjęcie, które zobaczyłam na stronie internetowej, to właśnie to zdjęcie było. On się nazywał imię hodowlane, jego było Oberek. Oberek to znaczy, po polsku to tradycyjny polski taniec, który bardzo szybki, nazywa się Oberek. I Freda w tej hodowli, ta pani, która sprzedawała psów, zauważyła, że Fred ma taki charakter i taki temperament, taki jest dość szybki i nazwała jego Oberek. Potem ja nazwałam jego Fred. Tak. Właśnie z przygód Freda, Fred bardzo lubi podróżować. Podróżować bardzo lubię autem. Uwielbia podróżować autem. Właśnie kiedy widzę samochód, który ma taki kolor jak nasz samochód, to on zawsze chce wskoczyć ten samochód. To jest bardzo śmieszne, kiedy jestem na spacerze i on po prostu chce w jakiś samochód wskoczyć. Po prostu wtedy nie wiem, co mam zrobić. Idę z nim na smyczy i on wciągnie i chce wejść w ten samochód. I właśnie lubię podróżować w ten sposób. Prędkość samochodu musi być nie więcej 60 km za godzinę, bo wtedy jemu te uszy po prostu tak się zaginają inną w stronę i to jest dla niego za szybko. I w ten sposób my podróżujemy często z nim. On uwielbia tak jechać i to jest bardzo śmiesznie, bo zawsze ludzie, które stoimy na światłach i zawsze ludzie machają ręką, mówią jaki śliczny pies, albo się uśmiechają, to jest bardzo miłe. A jednego razu właśnie mieliśmy taki przypadek, w Polsce drogi są płatne i tam stoją takie bramki, tak? I tam jest panie czy pan kasjer, który zdejmuje płatę za przejazd. I właśnie i na tych bramkach stoimy, a ten kasjer mówi: przepraszam bardzo, czy mogę pogłaskać państwa psa? I to było takie dość urocze i śmieszne. Właśnie Fred uwielbia podróżować, uwielbia różne przygody. Właśnie to jesteśmy z nim w górach, na szczytu, wysoko. Jest dość pięknie i on tak patrzy, jakie są piękne góry. A to właśnie dla niego nie ma nic takiego, dla niego nie istnieje słowo nie. On po prostu tutaj moja krzesna córka i on była w hamaku, on skoczył do niej do hamaku i po prostu było jemu bardzo dobrze w tym hamaku. Dobrze się czuł w nim. Jest dość takim ciekawym i śmiesznym psem. Dla niego nie ma przód, tylko przód. W jaki sposób? Co chcę, to mogę zrobić. Jest dość takie śmieszne. A właśnie uwielbia on również jak podróżować. Uwielbia spać w różnych takich ciekawych pozach. To jest czasami dość śmieszne. Proszę zobaczyć. Głowa jest ciężka jego. Albo tak, to jest jemu taka dość wygodna poza. Lub tak, z piłką, uwielbia piłkę. Albo tak. A to właśnie następna historia. Już znacie tą historię, że kiedyś Fred towarzyszył mi w pracy, a teraz mi również towarzyszy i pomaga mi uczyć was, tak? I to jest bardzo śmiesznie,
Може хтось знав топ історію, а може ні. Він сповім по-польську, як вона бжмі. І не до разу була на спацежі разом з ним і ще заставам сама вдома. Мала ключі від мешкання, так? І мала іще рано до школи, до праці, так? І коли була з ним на спацежі, шантала за ним і згубила ключі. І не могла знайти. Просто не мала за собою нічого. Тільки згубила те ключі і не знала, що мам зробити. І ствердила, що ну, не можу піти, не можу так не прийти до школи, нічого не повідати. І ствердила, ну добре, трудно, іде до школи разом з псем. Власне, прийшла така дощ застресована до школи. Тримав так Фреда, так під ранком. Діти просто бігли за мною і кричав: «Перепрошую, пані Юлія, можу погласкати пса, пані?» А власне, то було таке, було в такій страшній стресі. А діти бігли, не знала, що вам зробити. Власне, потім, коли була на заняттях, Фред був з іншими навчителями, які не мали заняття, ще бавив з ними. Власне, в тому часі Фред погриз був такий, він дуже любив діти, і був такий побудзений, що погриз свій смич. І потім просто мусила з ним іти так під ранком далі додому. Потім, ну, одібрала ключ, потім мені ще удало. Але то була така дощ застресована історія для мене і дощ весела для інших. А потім так оказалося, що та карантинна, і Фред почав мені товаришити далі в праці. І мені ще видає, що швидко йому то ще удає. І власне, що хоче повідати? Це попросять панства на завдання домови повторити темат примітник, так? Повторити ступнювання примітників. Мам надія, що історія о Фреду, пригоди Фредєго 2, були для панства цікаві. То ж така хіба крутша історія. Поздравим всіх сердечно разом зі своїм членком родини. Па!